Witamy Was, koni, bardzo serdecznie. Duet Izak i Rojo wracają po Los Angelesowej przerwie do CS-a. To są operacje. Witaj, Piotr. Witam bardzo serdecznie. Tak, to pierwszy materiał, który nagrywamy razem po LA, California. LA, California, E3, are you ready? I'm game fucking ready. I'm game ready. Game ready. Ready. Definitely game ready. I teraz najlepsze. Is your revolver ready? Moi yes, drodzy, 25 kili rewolwer. Właśnie tak. Ja nie wiem, czy się to zgodziłem. Ja dopiero wstałem, nie? I tak na śniadanie dzisiaj muszę zjeść 25 przeciwników z rewolweru. Tak, dokładnie. Budzisz się, honey, o, to śniadanko, nie? Taki papierowy talerzyk i jeb, taki chamski rewolwer z ketchupem na nim, nie? I żryj! Śniadanie to podstawa, śmieciu. No tak trochę jest. Ejko, jesteśmy w takim miejscu, byliśmy już? Byliśmy to chyba już. To jest takie śniadanie, ktoś? Gdzie chciałbyś sobie zjeść, nie wiem, serek wiejski, jogurcik, małą kawę. Kanapeczkę taką. Kanapeczkę, nie wiem, jajeczka na boczku czy coś, a dostajesz po prostu, kurwa, kawał surowego uda świni z rzeźni prosto. O, Piotrze! Coś będzie się działo, nie? Co mi się wydaje, że ty będziesz strzelał, a ja ci będę podawał bębenki. Potrzebujemy tej dobrych fleszy. Jesteśmy otoczeni przez ten łatwopalny materiał, o. Dobra, 25. To brzmi. Skupmy się. Bez śmieszkowania tylko, dobrze, koleś. Koleś. Jak to w nim siedzi, kurde. To jest klasyk przecież. Klasyk. Dobra, słuchaj, na pewno będą u góry przez te zielone drzwi wychodzili, bo już graliśmy na tej mapie. Nazwijmy to sobie jakoś, no. To tu będzie exit, nie? Dobra. Zielone to będą te zielone drzwi u góry. O, zielone! Ale to jest... Co to jest za pukawka, nie? Dobra. Udało się. Mamy pięciu. I teraz tak, ja proponuję w ogóle... Mhm. O kurde. Nie, to się nie uda. Ja pierdzielę, to się nie uda, stary, to nie jest dobre. Co jest, Pysiek? To jest nie, to nie jest dobre. Bo ja nie mam wziętego rewolweru jakby jako rzecz do kupowania. Aha. Nie? A rewolwer ma tylko 16 naboi. One się regenerują jakby jak kończysz rundę, ale... No to musimy być diablo celni! No to prawda. Musimy być diablo celni, tak? Moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie. Nie, dobra. Chyba co będzie to. Jeżeli przegramy to, to robimy restart i sobie zmieniamy broń. Okej, dół! Ja go wezmę. Jeszcze jeden został. Gdzie on zniknął? Tu będzie już poza, nie? Ja nie wiem, gdzie on gdziekolwiek będzie. O! Dobra. Nawet się udało. Dobra, ile masz kul w tym swoim rewolwerze? 8 na 7, Piotrze. Dobrze, ja też tak mam. Czyli faktycznie, jak zabijasz, to chyba tej jednej kuli ci już nie doda. Dobra. Tu chyba się nie opłaca korzystać z alternatywnego ataku, chyba że na bardzo nie, blisko? Nie, na bardzo blisko tylko, tak. To jest strasznie beznadziejne. Dobra. I celne. Okej, okay, tak chciałem po John Wayne'ować, you know? A nie wyjdzie. No może być ciężko. To wiesz, to nie jest jak ult Macriego, że tak sobie puścisz kurczę, tak, wiesz, tak, bez klizemy głowy, to nie ma szans, chyba że masz dobre haksy. Dokładnie, to nie wyjdzie w ten sposób. Okej, okay, znów dół. O kurde, o kurde, kurde. Well done, operators. Keep fighting like that and this will be over in no time. Puch, poszło nieźle całkiem ci powiem. Powiem ci, że... Tak nieźle teraz poszło. Nie taki diabeł straszny, jak go fapują, no. Spokojnie, teraz dopiero będzie się działo. Mieli jeszcze słabsze bronie. Teraz bym miała WP, akacze i teraz się będzie działo, nie? O matko jedyna. No dobra, jeszcze 10, czyli jeszcze dwie rundy, jak dobrze pójdzie, ale... Aha. Ale... No właśnie. Kurde, ja już się cykam. Cyka to się bliat. Lecimy z na chuj. Dobra, tu już za daleko? O nie. Dobra, śmierdzi exitem, albo właśnie greenem, bo już dół nie będzie od greenu. Okej, okay, znów dół, no, od greenu.
Dobra. No poważnie, chodź tu gnoju. Jedziesz go, Peter. On tam chyba szarpnięty jest, no i elegancko. Jeszcze jeden został? O nie, i ten ciulik się pewnie zabije albo spali, nie? Widzowie no. Mówili, żeby po ścianach strzelać, wtedy oni się triggerują częściej. O, 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 o! Kurde, chcę mu trafić głowę, bo... Bardzo ładnie. Masz rewolwer w ręku? Mam rewolwer, 8x8, ale niestety dobra. 50x50. Życia, aha. Aha. Dobra, to jest ostatni ludzie. Okej, dobra, ale to kup sobie flesza też. Przygotuj tak? Flesze. Dobra. No, kup, przygotuj flesze. Żeby tu, jak oni będą wbiegać, to od razu ich fleszować, żeby oni jednak byli no, trochę oszołomieni, żeby te pierwsze dwa fragi już zdobyć od razu na początku. Dobra, rozstawmy się. Się najwyżej od razu... No pieprz jak znów będzie dół, nie? Dobra, exit. Fleszuję. Ja też. Dobra, i teraz wychylamy. Nie, kurde, zmieniło mi na akacza, jak to? No ja nie! Ja pierdzielę, no! Przecież ja mam deaktywowane podnoszenie broni, kurwa mać! Psiajucha, no! No nie, i się teraz zaczyna, do cholery, już było tak blisko, no! Tak blisko, mogliśmy jeszcze augi zrobić, a tak to będzie dzisiaj... Niedziela z rewolwerem! Nie... Po prostu, no nie... Po prostu nie... Co myślałeś, że szybko odfajkujesz duecik? No myślałem, dzisiaj, że tak, tak, że już pójdę sobie śniadanie zjeść. Masz śniadanie, jedz sobie. Posur sobie lufę. Od góry będą szli chyba. Dziękuję. Ulala. Ale to tylko dlatego, że się zatrzymali w miejscu, Piotrze. No tak, no, zatrzymali się w miejscu, dokładnie. Jeszcze 20. Mogli próbować się cofnąć do tyłu, ale... Aha, albo mogli pójść do przodu w bok. No to już gorzej. Bo skoczyć w powietrzu. Dobra, znów. Góra. Flash. Nie. Kurde, blady, ten jak szczela. Ładuję. Też się załaduję sobie. Jeszcze jeden. No i tak. Może uda się wejść tam i go jakoś wyhaczyć. No, idzie. Tak jest. Ahaha, headshot. Very good. Dobra, słuchaj, no plusem jest to, że mam więcej good. Życia teraz, a mamy jeszcze 15. Dobra. Że mamy 25, to jeszcze 5. Ta piątka. Tak jest. Exit będzie. Tak? Tak. Kurde, tylko mam 9. The pressure's on. Jest tu. Chowany wrogu. O kurde. Jest tam? Flashnę go może. No kurde, ledwo 9 miałem, ale dobra, udało się. Ja też miałem 9 właśnie, cholera jasne. Ale co, życia? Kurde. Tak. No widzisz. Tak było dobrze, kurde. Tak tyrałem tam. I to na ostatni nie mógłbym trafić, cholera z tego. Opóźniony strzał jest tak przerażająco beznadziejny czasami. Dobra, kupiłem dwa flesze. Przydadzą się. A ja po prostu myślałem, że jak my rzucimy razem fleszami, to będzie mocniejszy flesz. A to chyba nie wiesz, działa. Ten gość został za plecy wtedy. Już ten flesz miał. To widział. Idą. Okej. Okay. Fleszuję, uważaj. I wjeżdżamy. Nie! Znów mi zmienił. Jeszcze jeden. Jeszcze dwóch tutaj jest. Aj!
Tam masz dwóch, jeszcze jeden, powinien być poszarpany. No i pięknie. Ja pielniczę. I bardzo dobrze, Peterion. Dobra, 20 na 25, jest nieźle. Dobra, granaty. Dobra, teraz mamy. Proszę, Kim, przygotujmy to. Okay. Przygotujmy się na to wejście. Dokładnie tak. Zawsze można ich jakoś Dejdem poranić dodatkowo. Tak. O! Od exita idą, od exita. Najduję. Przeszuję. Nie, znów mi pod... Nie! Kurwa no! Na chuj mi podnosi to no! Gdzie jest swój rewolwer? Jeszcze jeden. No! I mamy to! Elegancko! Kurde, siadło. Siadło. O kurde, drop poleciał. O kurde, babusowy las. O, dokładnie, to jest idealne, ale patrz, to jest idealne określenie Roysona w CS-ie. Bambusowy las, jestem bambusem, który zawsze jest w lesie w tej grze. No ja dostałem Storma. A ty dostałeś burzę, czyli burzę. Dokładnie, na polu walki. Grę. Dokładnie tak, dawaj Augi. O kurde. Patrz, nie było tak źle. No, nie było tak źle, ci powiem. Było dużo, dużo lepiej niż się spodziewałem, nie? Ja to spodziewałem się kolejnej takiej misji jak kurde, to jest z Mołotowem, a tu na szczęście... Na szczęście nie było aż tak źle. W ogóle, moi drodzy, jest szansa na to, żebyśmy zrobili z Izakiem taki meczyk, że wystawiamy swoich moderatorów, dobieramy ich rangowo oczywiście i Izak będzie komentował swój team, a ja swoich The Shielders. Znaczy nie, nie będziemy komentować w sensie oddzielnie, tylko razem będziemy komentować, nie? Razem, tak? No tak, no jak chcesz komentować... To będziemy sobie wchodzić, wiesz, jakby w teksty, nie? No ale to na tym polega duo komentatorskie, żeby sobie rozmawiać razem podczas meczu. W sensie to nie ma sensu, żeby komentować tylko swoją drużynę. Dobra, to musisz mi podać ekipę, żebym ja tam wiedział, kogo komentować od ciebie, nie? I a to będziesz wszystko widział przecież. Bo ja właśnie myślałem, że... Bo ja myślałem właśnie, że tak, ty zapierdalasz oczywiście mega profesjonalnie, a ja będę mówił, dobra, tutaj Grimbo, tutaj idzie tam, gdzie zazwyczaj coś się dzieje obok tego, ale zapomniałem, jak się to nazywa, ale tam jest teraz młyn. Wiesz, taki totalny kontrast. Ale to w sumie można zrobić na jednej linii, nie? Nie, to w takim razie na pewno musimy razem skomentować tam oddzielnie, wiesz, każdy swoją drużynę, bo to bez sensu kompletnie. Dobra, no okej, okej. Dobra, Augi ile kosztuje? 3300. No właśnie, więc trzeba z noża sobie troszeczkę pociachać, po dwóch najlepiej. Dobra. Będziemy mieli wtedy pewne, że będziemy mieli. Ja nie wiem dokładnie, ile się za rundę dostaje, więc... Pociachamy sobie po prostu ich, myślę. Okej. Ma tylko Glocki, to powinno być easy peasy. Nie, miałeś tylko nie mówić. Dobra, słuchaj, więc Sorry. Tak. Okej, okay, będzie chyba sklep. No idą od, nie, idą od tej, no. Jednego zabiłem. O, nową kostką. Nową kostką, no, elegancko. Kostką. Tylko... To nie było dobre, nie? To nie było dobre. Ja od razu chciałem nożować. Wiesz co robimy? Wychodzimy z gry. Dlaczego? Wychodzimy z gry, zakładamy serwer jeszcze raz. Bo spierdzieliśmy i to nie ma sensu, bo dostaniemy mniej punktów, a to punkty też są ważne. No więc dobra. Zrobimy to jeszcze raz. Bo okay. Będzie lepiej. Nie ma sprawy. Będzie lepiej, tak. Musimy, jak w ogóle, jak, wiesz, jak chcesz nożować, to lepiej dać im wyjść trochę na otwartą przestrzeń, bo tak, wiesz, podchodzisz do nich i robisz z tego troje, to goście będą do ciebie pruć jednak i będzie ciężko. Dobra, to wyczekamy ich i tyle. Nie, znaczy nie troje, tylko 300, o. No i tyle mobile. No, właśnie. Chcemy sobie jeszcze raz, bo tak to kurczę, wiesz, za to przegram rundę, tracimy punkty jakieś tam, a to zawsze punkty ważne. Dokładnie.
Zawsze jednak potem masz przez cały dzień ten taki ból, że mogłeś mieć 200 punktów doświadczenia, a dostałeś tylko 195. No właśnie, to jest taki ból, nie? Tak. A czasem jest to ważne, bo braknie ci 5 punktów do jakiegoś levelka, gdzie mógłbyś wziąć perka i miałbyś łatwiej z bossem, który cię czeka za chwilę. No właśnie. No. Zrobiłeś kiedykolwiek jakąś misję, gdzie masz na przykład opcjonalnie wykonać jakiś tam jeden krok i go nie zrobiłeś? Zrobiłeś misję bez opcjonalnych rzeczy? Ja zawsze starałem się opcjonalne robić, nawet no jako ja to priorytet. Też, nie wiem, czy kiedykolwiek zrobiłem misję bez opcjonalnych rzeczy. Dokładnie, dokładnie. On mówi coś o twojej córce, Izak. Nie, to chyba nie o mojej córce. Znaczy, ja tu nie chcę pokazać palcem, kto z nas dwóch ma córkę, ale no. Tak, tylko że moja jest oficjalna, a twoje trzy są nie do końca oficjalne. Dobra, idą. Dobra, flashuję. I teraz wjeżdżamy na nich. Dobra. Ale ten ostatni jeszcze, twój będzie. No tak, nie do końca. Ale zanurzowałem 2,5 w sumie. Piotrek? To. Się sfrizowałeś na trochę. Tak, dokładnie, jakiś legend straszny. Dobra, no jesteśmy, już mamy na Augunia. Masz nauga? Tak. To super, no to ja też mam nauga i teraz to robimy. Ale na tej mapie kupiłem autoszmatę, nie? Zamiast AWP-y. Tak, to było strasznie śmieszne. Ale ludzie umarli pod filmem, przecież to tydzień temu było puszczone. Tak, dobre. Aha, już. Okej. Jak to, już? No już. Przecież to trwało ułamek sekundy, żeś wszystkich wyciął serią? Tak. Na jednym magu? Tak. Ja idę do swojego konta. Nie było tyle gadać. Ja idę do konta wstydu tutaj. Tu mam swój kont wstydu na tej mapce. Często w nim przebywam. I co? I co, nubie? Gratulacje, wiesz. Do konta wstydu, ty już kąt wstydu. Ale się zabiłem też. A przez przypadek. Śmieszki, kurde. Dobra, bomba jest tu niebezpiecznie ten. Okej, znów będzie to samo. Are you sure? Mhm. Tak nie do końca to samo. No znów klasycznie czujkę wystawili, wiesz, tutaj. Dobra, no okej, okay, no. No i tam udało się, no tak. Ty, ostatnia seria, zobaczysz, jest. No. Tak, dzisiaj nam to dobrze idzie. Żeśmy się, wiesz... Ulepszyliśmy swoją komunikację i wspólną no na pracę na E3, także tutaj są tego owoce. Okej, znów będzie to samo chyba. A nie, tutaj. Ładuję. O. Na blisko. I tak? Kurde, dostałem. Dobra, tu jeszcze jestem w bramie. Ostatni dostał. Dobra, ja go biorę. Od tamtej strony był. Ze sklepu mógł, że wychodzić też. Nie, od te, tam gdzie zawsze. Dobra. No, no i kurde, poszło ty. Elegancko. No. Kurde, i poszło, zobacz. Oh yeah. Moi drodzy, dziękujemy wam przeserdecznie. Można podsumować dzisiejszy dzień z duetem, tak zwanym niesmacznym śniadaniem. Piotrek wolał mieć coś innego, ale na szczęście nie przyszło mu na prawdziwe śniadanie długo poczekać, bo całkiem fajnie się uwinęliśmy z tym prężnie. Dzięki, Piotrze. Dziękuję bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Zróbcie burzę lajków, bo dopadnie was bambusowy las. Storm, burza w sensie. Tak. Lajków, bo dopadnie was burza. Nie, no, ja, bo, nie bambu, jestem bambusowym lasem. No ty tak. Spierdalaj, nikt się nie lubi. Trzymajcie się, hejos, pa pa. Cześć.